X audio zaprasza do wysłuchania książki Jacka Głębskiego zatytułowanej Kryminalista. Czyta Adam Bauman Monice Podgórniak i Arkowi Jadczakowi. Dzień dobry. Wybuchnęliśmy śmiechem. Dawno nikt tu nie słyszał czegoś takiego. Nawet burak, strażnik, chłop małorolny i przygłup jakich mało, też się roześmiał. Ale jemu to niby nie wolno, więc ściągnął usta i tylko popchnął nowego na środek celi, a sam wycofał się za drzwi. Zapadła klamka, zgrzytnął zamek. Chłopak stał na środku tak, jak go zostawił burak i nie wiedział co ze sobą zrobić. Przypomniały mi się moje pierwsze kroki, jak gdyby cofnąć film i obejrzeć go jeszcze raz. Ileż to lat temu też tak stałem na środku celi z manżurem w dłoni i nie wiedziałem, od czego zacząć. Ale wtedy i tak zaczęło się od początku: muki, blachy, a potem regularne bęski tak witali na klęczkach. Wskazówka od autora. Drodzy słuchacze, jakiś problem ze słownictwem? Na końcu audiobooka w ostatnim rozdziale znajdziecie słownik więziennego slangu, czyli grypserki. Ale nowym więźniom, którzy trafiają do cel grypsujących, nikt nie wręcza na powitanie słownika. Muszą zorientować się we wszystkim sami i to szybko. Więc dlatego spróbujcie jednak do słownika nie sięgać. Teraz czasy się zmieniły. Już nie jest tak, jak kiedyś. Grypserka się odwróciła, doszło do chamstwa. Chociaż zawsze to atrakcja, jak pojawi się ktoś nowy. Ostry sam co prawda wydał zakaz gnębienia nowo przybyłych, bo niektórzy ludzie na zbyt wiele już sobie pozwalali, ale bo to widział on kiedy noworodka, ktoś taki w naszej celi w głowie się nie mieści. Aż tu nagle taka atrakcja. Spojrzałem na ostrego, a ten aż ślinkę łyka. Znaczy, że jego własny zakaz już jakby go nie dotyczył, a z ostrym nie ma żartów. Nie darmo jest mącicielem i ma wydziarganego buraka pod lewym lipkiem. Chłopak stoi na środku i aż żal patrzeć. Sam się naprasza. Nie, żeby mi go było żal, ale to wspomnienie, jak ja kiedyś. Ostry podchodzi do niego, a za nim cała reszta Suchy, niedźwiedź i gązo Nawet Maryśka się otwarzyła Widząc ją, Ostry rzucił jej wiąchę Mańka, paruwo, wstyjesz, lojona, a ty gdzie? Maryśka wycofała się pośpiesznie i usiadła na swym łóżku Ludzie otoczyli nowego Oglądali go z przesadnym zainteresowaniem Jak atrakcyjny towar na wystawie ten i ówc mokał i kręcił głową. Pomyślałem, że nie jest dobrze trzymać się tak na uboczu. Podszedłem więc i ja. Chłopak najwyraźniej był przestraszony. Rozglądał się niepewnie. Nogi mu lekko drżały. Sprawiał wrażenie, jakby trafił do więzienia po raz pierwszy. To było widać. Nie rozumiałem, dlaczego dali go pod naszą celę. Przecież u nas sama recydywa. A tu nagle skądś nowicjusz. Szczeniak bez przeszłości. Tłumaczenie mogło być jedno. Dostał bez oddechu. Do żywocie. Widocznie nieźle sobie nagrabił. Gdy o tym pomyślałem, jakby zrobiło mi się go mniej żal. Morderca albo gwałciciel? Może rozbój ze szczególnym okrucieństwem? Ale jakoś mi na takiego nie wyglądał. Za dobrze mu z oczu patrzyło. Chodź, kto go tam wie. Tacy właśnie mogą być najgorsi. Grzeczni chłopaczkowie z dobrych domów, co to chodzą akuratnie do szkoły, jeżdżą dobrym wozem tatusia, a jak przyjdzie co do czego, potrafią załatwić człowieka z uśmiechem na ustach. No, no, odezwał się ostry, obchodząc nowego dookoła. I co tam, mały? Powiedzieć do któregoś z nas mały oznaczało w najlepszym wypadku sygnał do rozpoczęcia krwawej bójki. Ludzie zarechotali. Wiadomo już o co chodziło Ostremu. Najwyraźniej pod celą szykował się nowy Cwel już na samym początku. Jeżeli nawet dostał bez oddechu, to niech mu chociaż dadzą szanse. Podszedłem do Ostrego: Ostry, otknij się od noworodka. Kitraj się cichy. Sam się kitraj. Przecież lipujesz, że to noworodek. A jakby tak ciebie spuścili do wora na starcie? Chciałbyś być wstyje szarpany od okładki do okładki za frajer? Kopsnij moluzu, niech się jorgnie, o co biega, no nie? Zwróciłem się do chłopaka. Chciałem powiedzieć, no nie mały, ale na szczęście w porę ugryzłem się w język. Chłopak tymczasem przysłuchiwał się nam z szeroko otwartymi ustami, mrugał powiekami i marszczył czoło. Usiłował pojąć, o czym mówimy. Na początku to wydaje się trochę trudne, ale z biegiem czasu do wszystkiego człowiek przywyka. Słonia tańczyć nauczą, to i człowiek mówić się nauczy, jak człowiek. Ostry miał jednak ochotę trochę się zabawić. Stanął naprzeciw chłopaka twarzą w twarz, zajrzał mu w oczy i, wolno cedząc słowa, zapytał: Pierwszy raz schowali do pudełka. Zacynkuj, za co leżysz, co kad dał. Chłopak nerwowo przełknął ślinę, milczał. Ostry, zbastuj stanąłem pomiędzy nimi. On nie jorga na wieiki. Hałkacz przyknajał mruknął ostry. Chcesz być git, to mu wypłać blachę albo mukę i odkitra się. Odsunąłem się nieco, by nie zasłaniać już nowego. Ostry zrobił szybki ruch, jakby chciał otwartą dłonią uderzyć go w czoło. Czy jednak chłopak nie skoncentrował się na tym geście, czy też może myślami był gdzie indziej? Dość, że się nie uchylił, nie drgnął nawet. No, no, taki mikry, a nie cykoruje? Rzekł ostry z nieukrywanym zdziwieniem Pozostali z pomrukiem uznania kiwnęli głowami Wiedziałem, że na razie zostawi chłopaka w spokoju, a przynajmniej da mu szansę Tam będziesz kojował Rzekł ostry i wskazał nowemu wolne łóżko Wolne od tygodnia, gdy cienkiemu skończył się wyrok Mówiąc to, popchnął go we wskazanym kierunku Gonzo chętnie wykorzystał moment. Podstawił nowemu nogę i ten wśród śmiechów rozłożył się jak długi na podłodze. Z jego mandżura wysypały się oprócz betów jakieś drobiazgi. Wśród nich była fotografia. Suchy schylił się po nią i obejrzał. Kuken! Gitesmana! pokazał ją reszcie ludzi. Hej, harcerzyk! machnął fotografią w stronę nowego. Kopsa ci smutne oko, czy to suchy branzel? Ludzie zaśmiali się z udanego dowcipu, nowy zerwał się z podłogi i doskoczył do suchego. Daj to! Nie dokończył. Suchy, z zimną krwią, precyzyjnie wymierzonym ciosem posłał nowego na parkiet, po czym nachylił się nad nim i wycedził. Daj, to możesz gamzać, jak będziesz chciał mnie walić wstyje. Chłopak powoli gramolił się z podłogi. Z rozbitego nosa kapała krew. Bez słowa odebrałem suchemu zdjęcie i podałem je nowemu. Masz i nie kozakuj. Za cienki tu jesteś. Spojrzałem na resztę ludzi. No i git. Na dziś basta. Co basta? Co basta? Nie wytrzymał cichy dotąd i spokojny niedźwiedź. Kłapiesz jak najmi morda. Co, chrabąszcza już nie da się stuknąć? Ty, niedźwiedź, masz krzywości? Masz, to schaltuj szamot. Damskie głosy śmigają pod niebiosy. Damskie to niby czyje? Damskie to damskie. Chcesz mi bluznąć? Jeszcze nie, ale jak mnie zjeżdżysz, to wszystko jest możliwe. Basta! Zdecydowanie wkroczył ostry. Niedźwiedź ma krzywo, ale to się obłatwi. Jak mu areccy kopsną rakietę, uśmiechnąłem się krzywo. Cichy! Nie bądź taki ę-on i nie szpądź, bo ci się mózg zlasuje. No i git, a Szczyka zostawcie mnie. Będą z niego ludzie. Jak leżałem na klęczkach, to takich harcerzyków my. zaczął gonzo, ale przerwałem mu. Ty, gonzo, nie żeń tu bałachów. Teraz grypserka się odwróciła. Ja też leżałem na klęczkach. Było, a nie jest. Ludzie niechętnie rozeszli się do swych zajęć. Gonzo wziął się do robienia fajansu, rzeźbił jakieś figurki z wosku, wsadzał tam knot i były z tego takie fikuśne świece. Miał do tego smykałkę, a mrowisko nie wiedzieć czemu brało od niego to barachło za pojarkę, czasem nawet za gołdę. Ostry zasiadł przed telewizorem, a niedźwiedzi suchy zaczęli grać w karty. Nie mając nic lepszego do roboty, podszedłem do łóżka, na którym leżał nowy. — Ej, ty! Zagaiłem. Wiesz, dlaczego mówi się o więzieniu, że tu się siedzi? Spojrzał na mnie i tylko wysmarkał resztki krwi na betonkę. Bo tu się nie leży, jak nie jest pora. Siedzieć możesz, albo stać. Wstawaj, zanim cię strażnik przyuważy. Nie odezwał się. Nie wykonał najmniejszego gestu. Patrzył tylko na mnie i patrzył. Zresztą jego sprawa. Jak chce, niech sobie leży. Przyjrzałem mu się uważnie. Mógł mieć ze dwadzieścia lat. Szczupły, mizerny chłopaczyna. Takie sobie nic. Za co siedzisz? Specjalnie nie użyłem słowa leżysz. Wiedziałem, że Szczeniak nie rozumie grypserki, ale wiedziałem też, że jeśli chce się tu jakoś urządzić, będzie musiał się jej nauczyć. Przez trzy miesiące. Niby dużo, a jednocześnie mało. Na dziś miał chyba jednak dosyć wrażeń. Na tłumaczenie grypserki przyjdzie czas. Nie odzywał się. No, ty, zdenerwowało mnie jego milczenie. Odpowiadaj jak pytają. Może jeszcze do ciebie to nie dotarło, ale spędzisz tu z nami jakiś czas. Nic. I tylko ten wzrok przerażony, dziki. No, koleś, wyluzuj się. Chcę ci pomóc. Odpierdolcie się wszyscy! Krzyknął niespodziewanie i ukrył twarz w poduszce. I wówczas wstąpił we mnie diabeł. Działałem jak automat. Chwyciłem go za ramiona i siłą zwlokłem z łóżka, trzymałem go jedną ręką za kark, a drugą tłukłem po twarzy, po brzuchu, gdzie popadnie. Nie bronił się nawet. Waliłem w niego, jak w treningowy worek. W końcu pchnąłem go z całej siły na ścianę, osunął się bezwładnie na podłogę. Już miałem doskoczyć i strzelić mu z glana, gdy nagle usłyszałem drwiący głos niedźwiedzia. Kuken, jak się na imi morda zabawia, skitrał hrabą szczyka dla siebie. To mnie otrzeźwiło, bo nie wiem, co bym zrobił. Ciężko dysząc oparłem się o ścianę. Nowy podnosił się z ziemi. Z nosa znów puściła mu się krew. Na dodatek rozkwasiłem mu jeszcze wargę. Wzruszyłem ramionami i podszedłem do Ostrego. Usiadłem obok niego przed telewizorem. Ostry bez słowa wyciągnął do mnie paczkę z papierosami. Zapaliliśmy. Masz kopyto? mruknął, zaciągając się dymem i zerkając na gramolącego się z ziemi nowego. Czym cię ten harcerzyk tak podjarał? A, bo to frajer jest. Zacząłem, ale opamiętałem się. Chociaż będą z niego ludzie. Ma trzy wojtki, a jak nie, to dowora. Maryśce przydałby się zmiennik, bo już nie wyrabia. W nocy obudziły mnie szepty. Chciałem wrzasnąć, żeby bastowali z nawijką i dali ludziom schnąć, ale coś mnie powstrzymało. Nastawiłem uszu. Szepty dobiegały od strony łóżka, które należało odtąd, do nowego. Trochę mnie to zdziwiło. Wpatrywałem się w mrok, ale nadaremnie. Nie mogłem dostrzec rozmawiających. Jednym z nich musiał być nowy, ale kim był ten drugi? Czyżby ostry? Nonsens. To kto? Gonzo? Nie. Ten by sobie nawet nie zadawał trudu. Niedźwiedź? A może suchy? Cuchy lubi nawijać. Pozostało mi tylko słuchać, choć głos, zniżony do szeptu, utrudniał identyfikację rozmawiających. Widzisz, lepiej sieć cicho, rób co ci każą. Nie masz innego wyboru, inaczej zostaniesz zgnojony, a nawet przedfelony. Prze, co? Przedfelony. Zrobią z ciebie męską dziwkę. Będziesz musiał im lizać albo brać w dupę. Ale dlaczego? Ktoś musi. Tu nie ma kobiet, a ludzie mają swoje potrzeby. A tak, wszystko w porządku. Że niby za karę, że jesteś za miękki, nie grypsujesz, jesteś frajer. A bić się chociaż umiesz? Ćwiczyłem kiedyś karatę. W ogólniaku, ale wyszedłem z wprawy. To masz szczęście, że nie dołożyłeś cichemu albo suchemu, jak cię oprawiali, bo wtedy by cię roznieśli wszyscy. I tak mnie roznieśli. Eee, tam. Nie dostałeś jeszcze prawdziwych bęcków. Nie mogłem dojść, z kim gada nowy. Suchy odpadał. Nie mówiłby przecież o sobie suchy. A więc to niedźwiedź? Jakoś nie mieściło mi się to w głowie. Niedźwiedź, ortodoks na punkcie grypserki, prawdziwy ekspert grypserskiej nawiki, bywalec ptakowa, koszar klęczków, a tu nagle frajerska gadka? Nie, nie chodzi o to, że gada jak frajer. On pewnie nie potrafiłby już przestać mówić gwarą. Chyba nawet myśleć nie umiałby inaczej. Tyle lat w więzieniach, krótka przerwa i znów odsiadka, znów garowanie, leżenie, gibanie, kiwanie, klepanie. Za co cię posadzili? Miałem wypadek. E, tam gadasz możesz mówić śmiało rąbnąłeś kogoś jechałem z dziewczyną. Ktoś zajechał mi drogę, chciałem go ominąć, skręciłem i uderzyłem w zaparkowany na poboczu samochód I za to cię posadzili? I to w tej celi? Z samą recydywą nie gadaj Widzisz, to było tak, pojechaliśmy do jej domu za miastem Na jebanie, ech, nic nie rozumiesz, to była... ona była... zresztą nieważne Poszliśmy na spacer, potem napaliliśmy w kominku, napiliśmy się szampana. Rozumiesz? Ale nie ma to jak zakirać gołdy. Co zrobić? Zakirać! Znaczy się wypić! Napić się wódki! I co było dalej? I uderzyłem w zaparkowane na poboczu auto. Ona zginęła na miejscu. A u mnie wykryli alkohol. Sam rozumiesz: nieumyślne spowodowanie śmierci i alkohol. Niewiele tego było, ale wystarczyło. I nie dali ci z karoserią? Z czym? Wyroku z zawieszeniem. Dostałem pięć lat do odsiedzenia. Ojciec wynajął najlepszych adwokatów, ale nic nie dało się zrobić. To twój stary jest bogaty, co? Widocznie nie aż tak. Ale nie to jest najważniejsze. Widzisz, ja ją zabiłem. Ja ją zabiłem. Głos mu się załamał. Zaczął płakać. Słyszałem, jak chlipie w poduszkę. Ładny gips, pomyślałem. Zrobiło mi się go żal. Trafił tu naprawdę za frajer. Ale tym bardziej nie mogłem zrozumieć, dlaczego go dali właśnie do nas. Brak miejsc? W spokojniejszych celach? Jakaś cholerna pomyłka? Czy też złośliwość klawiszy? Podniosłem się z łóżka, szczęknęły sprężyny. Niedźwiedź! Ty, stary ułanie, otknaj się od chrabąszcza i daj komarować. Sięgnąłem po zapałkę i zapaliłem knot stojący na szafce. W nikłym świetle margarynowej lampki dostrzegłem tego, który rozmawiał z nowym. To nie był niedźwiedź. To była maryśka. Zatkało mnie. Ach, ty, druciaro, ty szmato! zerwałem się z łóżka i podbiegłem do łóżka młodego. Mańka nawet nie próbowała uciekać. Zakryła tylko dłońmi głowę i skuliła się. Jednym silnym ciosem zwaliłem ją z łóżka na podłogę i zacząłem kopać. Nagle ktoś silnie pociągnął mnie za ramię. Omal nie straciłem równowagi. Zostaw go! usłyszałem cienki dyszkant nowego. Przestałem kopać Maryśkę i spojrzałem na chłopaka z niedowierzaniem. Odważył się mnie szarpać? Mnie?, który byłem prawie dwa razy starszy, wyższy i o wiele silniejszy? Mogłem go po prostu roznieść, ciężko pobić, nawet zabić gdybym chciał. Chłopak po prostu mi zaimponował. Mimo szczupłej sylwetki i wątłej budowy, mimo iż wiedział, że gdyby chciał ze mną walczyć, nie miałby żadnych szans odważył się stanąć pomiędzy mną a no właśnie kim cfelem parową popychadłem szmatą najgorszej kategorii najcięższym frajerem pomiędzy mną a Mańką i dopiero teraz przypomniało mi się prawdziwe dawno już zapomniane imię Mańki Marek a dalej miał nawet jakąś ksywę Chyba coś od nazwiska. Zostaw go, powtórzył. Przecież to Cwel. Spojrzałem na niego zdziwiony. Robi tu za kobietę. To panienka, rozumiesz? I co z tego? Lubi facetów, tak jak inni lubią kobiety. Aż zakrztusiłem się ze śmiechu, ale mimo wszystko starałem się nie śmiać na głos, by nie pobudzić śpiących. No, mały, powiedziałem, gdy udało mi się opanować. Dawno się tak nie uśmiałem. Niby co w tym śmiesznego, spojrzał na mnie niepewnie. Słuchaj, spoważniałem. To nie jest tak, jak ci się wydaje. Co nie jest tak? Nic, kompletnie nic. Rozumiesz? Patrzył na mnie, ale wiedziałem, że choć usiłuje, niczego nie rozumie. Tak jak ty, baranie, gdy pierwszy raz przebiegło mi przez myśl tak jak ja dopóki nie pojąłem w czym rzecz dopóki się nie przekonałem nie dotknąłem samemu posłuchaj Cfel to cwel on sam wie kim jest możesz go bić kopać ładować a on nic nie powie prawda mańka na dowód tego kopnąłem z kuloną na ziemi postać i nagle uświadomiłem sobie Czym mogła nowemu grozić rozmowa z Mańką? Spytałem więc: Słuchaj, czy on cię aby nie dotykał? No, co ty? obruszył się chłopak nic z tych rzeczy. Ja nie pytam o te rzeczy, ja pytam, czy on cię dotknął ręką albo może podał ci rękę, no? Nie, chyba nie. A czy to takie ważne? Bardzo ważne. Nawet nie wiesz, jak bardzo? To jak dotknął cię? Wydaje mi się, że nie, chociaż nie pamiętam. On ma jakąś chorobę? Gorzej. Mówiąc to, kopnąłem wciąż leżącą na ziemi mańkę. Dotknęłaś go, suko? Nie, stęknęła. Pucuj się! Kopnąłem mocniej. O Jezu, pucuję! Nie wrzesz tak parów, bo ludzi obudzisz. Ale o co chodzi? spytał chłopak ze zdumieniem przyglądając się tej scenie i na próżno usiłując cokolwiek zrozumieć. Wiesz, jaka jest podstawowa zasada, gdy trafiasz pomiędzy obcych, których zachowań i języka nie rozumiesz? Zrobiłem dłuższą pauzę. Milczeć, słuchać i nie wtrącać się. Zwyczajów nie zmienisz, a sobie możesz tylko zaszkodzić. Mały milczał. Nie rozumiesz, co? Nie rozumiem, przyznał. Więcej z Cfelem nie gadaj, bo możesz się przecwelić. Wystarczy, że podasz mu rękę albo weźmiesz papierosa i już po tobie. Lubisz facetów? No, co ty, żachnął się. Gdybyś został Cfelem, musiałbyś polubić. Zresztą, nie musiałbyś lubić. Musiałbyś dawać dupy, sprzątać kible, czyścić buty i nadstawiać karku, jeśli komuś przyszłaby ochota cię uderzyć. Widząc skuloną na ziemi Mańkę, cwela o wiecznie brudnej, kostropatej twarzy, w wyświechtanej, lepkiej od śliny i spermy bluzie, odczułem nagłe pożądanie. A teraz lekcja pierwsza. Powiedziałem do chłopaka i końcem buta szturchnąłem mańkę. Wstawaj, Marycha, jazda na tron. Czas na nocną audiencję. Mańka doskonale wiedziała o co chodzi. Bez słowa wstała z podłogi i poczłapała w stronę kibla. Gdy już usiadła na tronie i oblizała spieczone wargi, rozpiąłem rozporek. Tylko delikatnie, zastrzegłem. Nie, nie robiłem tego, żeby pokazać nowemu. Do czego służy cfel? Nie miałem też zamiaru zmuszać chłopaka, żeby skorzystał z mańki. Takie, a nie inne traktowanie cela jest bowiem jednym z więziennych rytuałów. Jeśli ten, kto rządzi w celi, wyda rozkaz, jedziemy w derby, to się po prostu jedzie. A jeśli powie, jazda u ani, cfel na tronie leży i audiencję daje, to też nikt się nie wyłamuje. I nie chodziło mi o to, by młody stanął przed wyborem albo narazić się i odmówić, albo przełamać się, zapomnieć o kobietach i zrobić to z Marychą, a w dodatku puścić w niepamięć niedawną koleżeńską gadkę i potraktować cwela jak cwela. Takiego zamiaru nie miałem, ale w końcu stało się. Obudził się gążo. Dochodziłem właśnie, gdy usłyszałem trzeszczenie sprężyn jego łóżka, a potem ziewnięcie i wkrótce potem charakterystyczny, schrypnięty głos: Orient, ludzie! Mańka na bardachu w szamę bierze! Po chwili wygramolił się z łóżka i podszedł bliżej. Za nim poziewując przydreptał niedźwiedź. Skończyłem właśnie z marychą i wycofałem się. No proszę, nasz hrabąszczyk, gązo dostrzegł nowego, który dotąd trzymał się na uboczu. Ej, harcerzyk, ustąpisz kolejki? Ja zaczerwienił się chłopak. Ja nie, nie dygaj. Git brodzisz mą piedolnąć. Pygaj się. Nowy zrobił wielkie oczy i przerażony spojrzał na mnie. Ruchem głowy wskazałem mu jego łóżko. Zrozumiał bez słów. Pomknął do łóżka i nakrył się kocem aż po końce włosów. Gonzo nie potrzebował wiele czasu. Niedźwiedziowi też poszło szybko. Myślałem, że pójdą teraz spać, ale gonzo miał lepszy pomysł. Ty, hardzerzyk! Śmigaj tu, już możesz! Chłopak łypnął spod koca. Co kurwa twoja mać? Migasz się? Podszedłem do łóżka nowego. Wstawaj. Ja nie chcę. Spojrzał na mnie przerażony. – Jazda, wstawaj! – powiedziałem ciszej, żeby tamci nie słyszeli. – Z nimi nie ma żartów. Co ci szkodzi dać Maryśce posać? Pomyśl, że to twoja dupa. – Ale ja… ja… – Masz do wyboru. Albo to zrobisz, albo oni zrobią z ciebie cwela. Chłopak wstał. Powoli, może aby jak najbardziej odwlec to, co ma się wydarzyć, podszedł do kibla, na którym siedział cwel. Cykorujesz harcerz? Gonzo uśmiechnął się zjadliwie. Ulżyj se, nie dygaj. Niezły ułan, wtrącił Niedźwiedź. Pierwszą kimę garuje i już na jarany. No, harcerz! Ponaglał gonzo. Nowy zamknął oczy i rozpiął spodnie. Mańka zabrała się do roboty. Doskonale wiedziałem, że to dla niego niespecjalna przyjemność. W przeciwieństwie do nas wszystkich, pozbawionych kobiet, po zamknięciu oczu wyobrażających sobie miłosne przygody z wolności, te minione i te, które nas jeszcze czekają, ale wiedziałem też, że lata doświadczenia Maryśki, kiedy została przed Felona? Dwa lata temu trzy zrobią swoje. I rzeczywiście. Mały jęknął przeciągle, a po brodzie mańki spłynęła sperma. Otarła ją wierzchem za zaskorupiałego rękawa. Choć taka scena nie miała w sobie nic nadzwyczajnego, audiencje na tronie odbywały się dość często i sam korzystałem z okazji naderchętnie. to teraz wszystko wydało mi się wstrętne i żałosne. Basta! Trąciłem w rabie najbliżej stojącego niedźwiedzia. Z gązem lepiej było czegoś takiego nie próbować. Miałem co prawda mocną pozycję jako charakterniak i doradca ostrego, ale gązo, choć niewątpliwie słabszy i mniej sprytny, jeśli chodziło o honor, nie liczył się z nikim i niczym, a w czasie bójki stawał się nieobliczalny. Co basta, co basta! Niedźwiedź, jako że jego pozycja w grupie była niepewna i ostry, miał właśnie podjąć decyzję, czy przywrócić go do społeczności ludzi, czy też pogrążyć ostatecznie, był bardziej ustępliwy Basta z gierkami, powiedziałem i uderzyłem go otwartą dłonią w czoło Cwelujcie z glana, jazda schnąć, bo kima jest Gonzo odwrócił się na pięcie i poczłapał w stronę łóżka ale niedźwiedź postanowił wyżyć się na nowym. Na odchodne uderzył go silnie otwartą dłonią w ramię. Gola, Orientuj się, harcerz! Temu zapobiec nie mogłem, ani nawet nie miałem prawa. Pomyślałem, że jak na pierwszy dzień i tak dostał taryfę ulgową. Pięć krótkich dzwonków oznaczało, że jest siódma i pora rozpoczynać kolejny dzień. Jeszcze jeden. Ale już o jeden mniej do odsiedzenia. Za mną już prawie dwa tysiące takich dzwonków i dwa tysiące następujących po nich dni, jeden podobny do drugiego. Gdybym miał nawet odsiedzieć cały wyrok od klepki do klepki, Gdyby nie udało się załatwić warunkowego, przedterminowego zwolnienia, takich dni pozostałoby jeszcze półtora tysiąca. Czyli jest już z górki. Nie, nie, tak myśleć nie wolno. To dobre dla frajerów z krótkimi odsiadkami, którzy żałują za grzechy i myślą o poprawie i wolce. Nie wolno liczyć dni po i przed. Od tego można zgłupieć, załamać się, ześwirować. Przecież nie jest źle, jest wszystko co trzeba. Czaj, fajki, jest naprawdę git. Kurwa jego mać. Mruknąłem i otworzyłem oko. Tylko jedno. Pobieżnie wybadałem sytuację. Ludzie nieśpiesznie zwlekali się z łóżek, tylko ostry, z właściwą sobie werwą. Wyskoczył z koja jak sprężyna i zajął umywalkę. Obserwowałem, jak namydla sobie twarz i kładzie na brzegu zlewu przedmiot zazdrości wszystkich, oprócz mnie, lokatorów celi. Prawdziwą brzytwę, codziennie ostrzoną na skórzanym pasku. Wiadomo, brzytwa to nie to samo co żyletka. Nie tylko goli czyściutko do samej skóry, ale i respekt wzbudza. Bo to prawdziwa golicha, a nie jakiś fajansiarski nożyk, robiony cichcem na warsztatach z kawałka byle jakiego żelaza, albo co gorsza strzonka łyżki. Ja mu jednak nie zazdrościłem. Miałem swoją kosę, sztylet zrobiony z dobrej stali narzędziowej, długi, cienki, ale ostry jak cholera. I do chleba i do orzenku, bo ze szpicem jak to sztylet. Ba nawet pomidora ze skórką kroił na cieniutkie plasterki. A do golenia miałem elektryczną maszynkę. Nie szło się zaciąć, a i żyletek nie trzeba było kupować. A dobrze się ogolić i schludnie ubrać. To dla człowieka rzecz podstawowa. Patrzyłem jak ostry z namaszczeniem, nadmuchując policzki, delikatnie zbiera brzytwą pianę. Nagle usłyszałem syknięcie, cichy okrzyk, kurwa, i ujrzałem czerwoną stróżkę płynącą ostremu po twarzy. Dlatego nie zazdrościłem mu brzytwy jak inni. Wolałem swoją maszynkę, którą pod celą złośliwie nazywano... Wibratorem Otworzyłem drugie oko I uniósłszy się na łokciach Zawołałem do Ostrego Co, Ostry? Sznytem wiedeńskim jedziesz? Ludzie zahachali się Sznyt wiedeński w całym pudle Miało tylko dwóch wariatów Jedzie się na skos Od ducha, przez szyję, klatkę Brzuch, udo, aż do kostki Schaltuj, Szamot Kurwa twoja pierdolona! Warknął ostry, usiłując zatamować krwawienie. Masz więcej sznytów na puzonie od golichy niż na witkach. Skwitowałem. Znów rozległy się śmiechy. Fakt. Ostry miał ręce całe w bliznach. Po pięć głębokich cięć ze śladami szwów na każdej. Gdy wreszcie zdecydowałem się zwlec z łóżka, wszyscy byli już na nogach. Wszyscy z wyjątkiem nowego. Gdzie harcerzyk? Spytałem przechodzącego obok suchego. Gnije, odparł suchy, liże rany. Wstałem i podszedłem do łóżka nowego. Leżał przykryty z głową pod kocem. Odchyliłem koc. Chłopak miał opuchniętą twarz. Spojrzał na mnie. W jego oczach ujrzałem strach. Ale był to strach przemieszany z wściekłością i determinacją. Znałem to spojrzenie. Choć nie miałby żadnych szans, gotów byłby rzucić się teraz na każdego. Nieopodal łóżka leżał zwinięty w spirale mokry ręcznik marchewa. Widocznie ludzie namówili się przed spaniem na Gierkę. Taki był zwyczaj. Nie wiem dlaczego sądziłem, że ominie to akurat nowego. Bałem się jednak, że chłopaki przesadzili. Przecież to noworodek, prawiczek. Pierwszy raz w więzieniu. I ta idiotyczna historia z samochodem. Głupi, nieopierzony szczeniak. Bałem się, że nie przetrzyma tych pierwszych paru dni, że się załamie. Może zadzwoni postrażnika, może zakapuje wychowawcy, a może po prostu zmięknie. Zacznie zachowywać się jak baba, a wówczas przecfelą go bez litości, spuszczą do dołu, sfrajerują. Rzucą kostkę margaryny z okrzykiem: smaruj styje, bo ułani jadą. I tak już do końca. Pięć lat dzień w dzień bicie, szykany, bluzgi, a w nocy pogotowie seksualne, obciąganie druta, branie w piec. Tutaj pod celą jest właściwa szkoła życia. To, czy wytrzyma, czy nie, zależeć będzie tylko od niego samego. W tym pomóc mu nie mogę. Może chciałbym, bo widząc go ciągle mam przed oczami siebie samego kiedyś, przed laty. Ale nagle uświadomiłem sobie, że pomóc mu jednak mogę. Przecież nie ustaliliśmy z ostrym, kto ma być jego wprowadzającym. Niby była mowa, że dajemy go na staż, robimy mu Amerykę, ale nie zostało ustalone konkretnie, kto ma go uczyć. Przykryłem go na powrót kocem i rozejrzałem się po celi. Ostry siedział na swym łóżku i zajęty był dłubaniem w nosie. Przymknął oczy i w skupieniu prawą ręką wygrzebywał z nosa stwardniałe smarki. Zdobycz przekładał do lewej i kręcił ze smarku w kulki. Roboty na dwa grabsztyki, nie wiedzieć czemu przypomniało mi się złodziejskie powiedzonko. Podszedłem do ostrego. Siemano ostry. O co biega? odparł, zostawiając swój nos w spokoju. Nawijaliśmy o chrabąszczu, ale nie jorgłem się, kto ma go trzymać do chrztu. Trzymać do chrztu? Zdziwił się ostry. Za czym? To zieloniutki cyc. Ktoś musi mu nabałakać o nawice i zasadach. Może gązo? Charakterny człowiek? Ale kiepski w trukaniu? To może niedźwiedź? Ale ma krzywości. A ty? Z ciebie to prawilna omega. Mogę i ja! No i Git. Wstałem z łóżka i zawołałem tak, żeby wszyscy słyszeli. Jak kto ma migawy do chrabąszczyka, śmigać z tym do mnie. Hrabąszcz idzie na Amerykę. Wiedziałem już, że tak łatwo teraz go nie ruszą. Spojrzałem na chłopaka. Nie wydawał się tym, że biorę go pod opiekę szczególnie zachwycony ani zmartwiony. Sprawiał wrażenie, jakby było mu wszystko jedno. Pewnie uważał mnie za takiego samego bandziora i skurwy syna jak tamtych. Dobra, rzekłem do nowego, który ciągle ukrywał się pod kocem. Wstawaj, nie jesteś u babci na wczasach. Tu jest pudło. Za wylegiwanie się można obskoczyć karę. Chłopak bez słowa odrzucił koc, usiadł na łóżku i przetarł wierzchem dłoni opuchniętą twarz. W samą porę, bo oto drzwi celi otworzyły się i rozległ się tubalny głos oddziałowego Jana bez głowy. Zabierać łachy. Niedźwiedź wniósł do celi wystawione na noc taborety z ułożonymi w kostkę dziennymi ubraniami. Każdy z nas podchodził i zabierał swą kostkę wraz ze stołkiem. Jeśli pozwolono się ubierać, musiało być około w pół do ósmej. Za pół godziny raport, za godzinę śniadanie. Gdy wszyscy byliśmy już ubrani i doprowadzeni po nocy do porządku, znów pojawił się Jan bez głowy. Cela trzy do raportu! Wywrzeszczał tubalnym głosem, folgując swym przyzwyczajeniom z wojska, skąd, jak wieść niosła, wyrzucono go za nieodpowiedzialność i znęcanie się nad poborowymi. Musiał tam nieźle sobie nagrabić, skoro robotę znalazł dopiero w pudle. Do Jana bez głowy, mimo że był fanatykiem regulaminu, który zastępował mu samodzielne myślenie, oraz brutalnym chamem. Miałem stosunek serdeczny, nieomal ojcowski. Ksywka Jan bez głowy była bowiem moim pomysłem i przyjęła się niemal natychmiast w całym zakładzie. Skoro, jak pamiętałem z lekcji historii, był Jan bez ziemi, brat Ryszarda lwie serce, pozbawiony prawa posiadania posiadłości ziemskich, to strażnik Jan. Skojarzenie było natychmiastowe, pozbawiony zupełnie pomyślunku, był po prostu Janem bez głowy. Ustawiliśmy się w szeregu, wyprężeni jak struny. Do Jana bez głowy podszedł niedźwiedź, stuknął obcasami, wyciągnął się jakby kij, połknął i wykrzyczał jak do głuchego. Panie komendancie, starszy celi piętnastej, niebiedzielski, melduje skazanych na apelu. Porannym stan celi sześciu, obecnych sześciu. Jan bez głowy, skinął głową, niczym mechaniczna zabawka, zapisał stan celi w notatniku i odkrzyczał. Czy ktoś chce coś zgłosić? Ja chciałbym do lekarza, zaczął suchy, ale Jan bez głowy przerwał mu bezceremonialnie. Ile razy mam powtarzać, że najpierw nazwisko, a następnie za jaką potrzebą? Suchy zgrzytnął zębami, lecz wyprężył się służbiście. Suchecki, do lekarza! Jan bez głowy kiwnął głową i zaczął powoli zapisywać w swym notesie. Suche, zawahał się, po czym spojrzał na Suchego. Przez jakie ha? Zwykłe. Podpowiedziałem mu słusznie, a ludzie aż zaczęli parskać. Nawet nowy, któremu pewnie wcale do śmiechu nie było, zaczął się podejrzanie krztusić. Zwykłe zamyślił się Jan bez głowy, i nagle aż nim zatrzęsło Co wy tu se jaja robicie? Wiem, że przez U zwykłe ja się pytam, przez jakie H? CH. Odparłem, bo żart się udał ale przeginać nie należało. Gdyby się wściekł, mógłby nikogo nigdzie nie zapisać, a to oznaczałoby dzień spędzony przez wszystkich murem pod celą. Gonzo, który nie wiem, czy przeczytał w życiu coś poza elementarzem, zapisał się do biblioteki. Ostry zgłosił się do wychowawcy. Ja do działu księgowości, niby w sprawie stanu mojego konta. Wszystkim nam chodziło o to, by wyrwać się choć na chwilę z celi, poszwędać po korytarzu, spotkać może jakichś znajomych. Suchy też zapisał się do lekarza tylko po to, by pogadać z innymi więźniami w kolejce do gabinetu i zebrać najświeższe wieści. Był przecież zdrów jak ryba. Gdyby można było zdobyć jakąś robotę, mniej byśmy się nudzili, ale o robotę wcale nie było łatwo. Czy już wszyscy? spytał krzykiem Jan bez głowy. Jeszcze ja. Z szeregu wystąpił nowy. Spojrzeliśmy po sobie. Czyżby chciał, nie daj Boże, coś zakapować? Przeraziłem się, że mały zaczął pękać. Nic mu to nie pomoże, a nam nie zaszkodzi. Lecz jeśli spróbuję, ludzie zniszczą go, jak tylko za Janem zamkną się drzwi. Najpierw zniszczą, a potem przedfelą. Jak każdego kapusia. A ty, barani łbie, wrzasnął Jan bez głowy. Tyle siedzisz, a nie nauczyłeś się jeszcze? Najpierw nazwisko, nazwisko i sprawa. Wydrzecki, chciałbym do naczelnika. Jan już sięgał po długopis, ale zmienił zamiar. Popatrzył na nowego. My zresztą też. Do naczelnika? Tak od razu? Z czym? Że trochę go postukaliśmy? Do samego naczelnika? A po co? W sprawie osobistej. Tu nie ma spraw osobistych. W jakim celu? Powiem naczelnikowi. Gówno powiesz, złodzieju, wściekł się Jan bez głowy. To ja decyduję, czy zgłosić cię do naczelnika, czy nie. To była prawda. Gdyby Jan zapisał do naczelnika więźnia z jakąś głupią błahostką, naczelnik, po wysłuchaniu paru zdań, więźnia i tak by odprawił, za to Janowi zrobiłby awanturę, że przysyła ludzi z byle gównem, które załatwić może od ręki na przykład wychowawca. Ja w sprawie zmiany celi. Dlaczego? Biją cię? Wstrzymałem oddech. Oto w tej chwili zdecydować się miał los nowego w tym więzieniu na najbliższych pięć lat. Bo jeśli spróbuję teraz zakapować, to marny jego los. Nie, nie o to chodzi. Odetchnąłem z ulgą i spojrzałem na chłopaka z uznaniem. Dostał bęski, świeży jest, ale nie kapuje. Będą jeszcze z niego ludzie. To czego chcesz? Dopytywał się Jan bez głowy. Chcę siedzieć z młodymi, spokojnymi. A co ty sobie myślisz, złodzieju? wrzasnął Jan. Że tu jest hotel? Albo pokoje do wynajęcia? Ale nagle przez nieskalaną inteligencję twarz regulaminowego służbisty przebiegł grymas. Coś na kształt myśli. Spojrzał na chłopaka, jakby ujrzał go po raz pierwszy. Ba, jakby w ogóle go ujrzał. Czekaj. Ty siedzisz od niedawna, tak? Od wczoraj. Jak się nazywasz? Wydrzycki. To już wszystko jasne. Pamiętam, to sam naczelnik zdecydował, żeby cię tu posadzić. Ale ja chciałbym, żebym nie przeniósł. A nie zawracaj tymi dupy. Zdenerwował się Jan bez głowy. Skoro sam naczelnik wydał taką decyzję, choć nie wtrąca się w sprawy przydziałów do cel, to chyba wiedział, co robi. Chciałbym z nim porozmawiać. Do szeregu! Ale do szeregu! Jan bez głowy odruchowo sięgnął po pałę zatkniętą za pasek. Nowy, bez słowa, cofnął się na swe miejsce. To wszystko? Strażnik spojrzał na pozostałych. Nikt się nie odezwał. Koniec apelu. Wolno spocząć! Wolno palić. Jan bez głowy wziął swój notes pod pachę i już miał z powrotem zamykać cele, gdy nagle stanął jak wryty. Zerknął do notesu, a potem zaczął bacznie nam się przypatrywać. Zaczęliśmy się rozchodzić, lecz Jan nagle wrzasnął. Do szeregu! Wróciliśmy na miejsca i na powrót sformowaliśmy szereg. Strażnik zerkał na przemian. To do notesu, to na nas. W końcu wrzasnął. Starszy celi, wystąp! Gdy niedźwiedź posłusznie zrobił krok do przodu, jan bez głowy uderzył go w głowę potężnym, uniwersalnym kluczem otwierającym wszystkie cele. Za co, panie komendancie? zaprotestował niedźwiedź. Ach, ty głupku! wrzasnął jan bez głowy. Jaki stan mi podałeś? Sześciu! Jan ponownie zdzielił go kluczem. To policz, idioto, ilu was jest? Siedmiu. A ja zapisałem tak, jak mówiłeś. Sześciu. Niedźwiedź dopiero teraz przypomniał sobie o nowym w celi. A bo to z przyzwyczajenia, panie komendancie, było nas ostatnio sześciu. Och ty, durniu! Jan znów zdzielił go kluczem. Najwyraźniej zaczynał się nakręcać. Klucz był duży i ciężki. Jeszcze trochę, a Jan naprawdę zrobi niedźwiedziowi krzywdę. A ja bym przez pół dnia się zastanawiał, co się stało z jednym więźniem. I znów zamachnął się kluczem. Panie komendancie, wystąpiłem z szeregu. Ja w ważnej sprawie. Czego? Burknął Jan bez głowy, ale opuścił podniesioną już do ciosu rękę. Przypomniałem sobie, że pan wychowawca kazał mi zapytać w sprawie pracy w dziale ewidencji. Niech mnie pan zapisze. Cichecki, do działu ewidencji. Przecież pytałem, nie mogłeś wcześniej? Warknął klawisz, ale sięgnął po długopis. Nazwisko! Panie komendancie, przecież siedzę już pięć lat, czy za każdym razem. Zamknij mordę, cichy! Pogroził mi kluczem. Porządek musi być. Nazwisko i dokąd? Cichecki, westchnąłem. Do działu ewidencji, w sprawie pracy. Zapisał, spojrzał na zegarek i, jak oparzony, wybiegł na korytarz. Miał jeszcze do obskoczenia sporo cel, a przecież niedługo zadzwonią na śniadanie i znów będzie musiał otwierać wszystkie po kolei, by więźniowie pobrali porcję porannego żarcia. Rozeszliśmy się. Nowy usiadł na taborecie i ukrył twarz w dłoniach. Wziąłem swój taboret, dostawiłem i usiadłem obok chłopaka. Będę się tobą opiekował i wprowadzał w tajniki grypserki. Możesz mówić do mnie cichy, jak się nazywasz? Spojrzał na mnie z podełba i nie odezwał się. A więc jednak traktował mnie na równi z tamtymi zakapiorami. Może rzeczywiście miał rację, bo już zaczął mnie wkurzać. Pytałem, jak się nazywasz, to odpowiadaj szturchnąłem go w ramię Fakt, może odrobinę za mocno. Zorientował się, że opór nie ma sensu i lepiej będzie, gdy odpowie: Adam, a dalej Wydrzycki to będziesz odtąd wydra nawet fajne Mianko. Wiesz, co oznacza wydra w serce? Nie wiedział, bo i skąd mógł wiedzieć Nie tylko nie miał pojęcia, co to jest wydra Ale pewnie nie wiedział w ogóle, co to jest grypserka Wydra, podrywka albo sprint To rodzaj kradzieży, gdy złodziej wyrywa frajerowi lub frajerce torebkę, teczkę Czy cokolwiek innego i spierdala Znaczy ucieka Jak? Podoba ci się ksywka? Może być zgodził się bez entuzjazmu ile masz lat dwadzieścia nie pytam za co siedzisz, bo wiem skąd słyszałem twoją rozmowę z Cfelem, z maryśką i powiem ci, że kiepsko trafiłeś powinieneś siedzieć z grzecznymi chłopczykami innymi chrabąszczykami, a nie z recydywą. Musisz się trzymać i nie dać. I przede wszystkim nie stawiaj się. I słuchaj mnie we wszystkim, a dobrze na tym wyjdziesz. Chłopak zwiesił głowę i uparcie wpatrywał się w podłogę. Uderzyłem go otwartą dłonią w czoło. Nie gap się i orientuj. To pierwsza zasada. Trzy długie dzwonki oznajmiły, że zbliża się pora wydawania śniadania. Niedługo potem na korytarzu zaskrzypiały kółka Batorego, wózka do rozwożenia posiłków. Drzwi celi otworzyły się. Jan bez głowy, tym razem w białym fartuchu narzuconym na mundur, towarzyszył kalifaktorowi, więźniowi wydającemu posiłki. Niedźwiedź podał funkcyjnemu nasze talerze i kubki. Więzień nalał do kubków kawy a na talerzach poukładał porcje margaryny, dżemu oraz całodzienne 400 gramowe pajdy smutniaka, ciemnego chleba z więziennej piekarni. Kto chciał, mógł podzielić go na porcję śniadaniową i kolacyjną, a kto nie, mógł zjeść wszystko od razu. Gdy za kalifaktorem zatrzasnęły się drzwi, a niedźwiedź rozdał talerze i kubki, zasiedliśmy do stołu. Hermetyk z Delbanką to kiepskie szamanko. Zarecytował ostry na widok chleba naszego powszedniego margaryny i dżemu. Zważać, szamie się! Rzucił gązo w kierunku mańki, wydry i niedźwiedzia, którzy nie mieli prawa usiąść za stołem przy wspólnym posiłku i jedli swe śniadanie siedząc na taboretach. Mańka, dlatego, że już nie była człowiekiem. Wydra dlatego, że jeszcze nie był, a niedźwiedź dlatego, że ani był, ani nie był. Przykaleczył w gwarze, miał więc krzywość i był na wyjaśnieniu. Kiedyś musiałby rzucić się na okno i pokaleczyć szybą, albo przynajmniej pociąć żyletką. A dziś wystarczyło, żeby oddał co lepsze kąski ze swej paczki ostremu, by można było puścić jego przewiny w niepamięć i na powrót przyjąć do społeczności git ludzi. Dawna grypserka się odwróciła, rozpanoszyły się chamstwo i materializm. Trochę żal tych czasów, choć to pewnie tylko czcza tęsknota za czasami młodości, którą zostawiałem po kawałku w gdyńskim Batorym, na wrocławskich Klęczkach i w poznańskim Młynie. Wtedy w więzieniach było naprawdę ciężko, ale organizacja działała bez zarzutu, w myśl zasady – im gorzej, tym lepiej. Im mocniej w czasach wojującego komunizmu naciskali na nas klawisze, tym bardziej byliśmy silni, zwarci i nieprzejednani. Walczyli z nami na wszelkie sposoby, by nas złamać. Jeszcze ja pamiętam czasy rozgrypsiarni. Sam kiedyś trafiłem do takiej celi. Personel więzienny osadzał w celi samych silnych byków, niegrypsujących, albo nawet samych festów współpracujących z klawiaturą. Uprzedzano ich, że pojawi się grypsujący, a oni mieli mu wyperswadować bez sens grypsowania. Pozostawiono im przy tym wolną rękę. Najczęściej bili już od razu albo rzucali kostkę margaryny. Jak nie przestaniesz grypsować, to cię przedsfelimy. Alternatywy nie było. Ten, kto się nie zaparł grypsu, był cwelony przez frajerów, a kto się zaparł, był potem cfelony przez swoich. Jedyną metodą było rzucenie się do kąta po berło, szczotkę do mycia kibla i groźba, że jak nie odstąpią, to zgnoi się i sfrajeruje całą celę. Potem tylko dzwonek po klawisza i bezpieczny powrót do swoich. Później jednak w rozgrypsiarniach się kapnęli i zaczęli obstawiać kibel. Pozostawało tylko jedno: rzucić się na okno. I pociąć pękającą szybą. Wtedy dawali spokój i sami dzwonili po strażnika, żeby zabrał pomalowanego gościa. Ta paskudna blizna na brzuchu, to właśnie pamiątka po tamtych czasach, po rozgrypsiarni. Rozległ się charakterystyczny szczęk zamka. Ciężkie żelazne drzwi zaskrzypiały niemiłosiernie. Ile razy mówiłem gadom, żeby je naoliwić. Podnieśliśmy głowy znad talerzy. Ten dźwięk, szczególnie o tej porze, nie wróżył niczego dobrego. Na progu stał pipa, klawisz z góry. Nazywaliśmy go tak, bo choć potężny jak byk, łagodny był jak baranek. Miękki jakiś. Niekiedy jednak, raz na jakiś czas, gdy za mocno deptali mu po odciskach, wpadał we wściekłość, a wtedy stawał się naprawdę niebezpieczny. Ponieważ wszyscy zawsze chcieli być świadkami, jak łagodny pipa przemienia się we wściekłego gada, drażnili się z tym spokojnym, nikomu nie wadzącym klawiszem, usiłując przekroczyć granicę jego wytrzymałości psychicznej. Co w końcu niektórym się udawało. Biedny pipa wpadał wówczas w szał. Dosłownie roznosił na strzępy tego, komu udało się przebrać miarę jego cierpliwości. Dostawał potem naganę i zabawa zaczynała się od nowa. Do następnego razu. Więzień Cichecki Roman jest? Nie ma. Uciekłem. Zgrzytnąłem zębami. O co chodzi? Ja się pytam, czy więzień Cichecki Roman jest? Odpowiadać regulaminowo i bez komentarzy. Jestem. Wstawać, jak się zwraca do funkcjonariusza. Pipa nie był już tak opanowany jak zwykle, znaczy, że może jego cierpliwości powoli występowało z brzegów. W każdym razie nie miałem ochoty być tym, który spowoduje, że łagodny pipa przeistoczy się w tygrysa. Zrezygnowany, uniosłem się z za stołu. Pytam jeszcze raz, więzień cichecki Roman jest? Jestem. Do naczelnika. Skitrajcie mi szamkę. Zwróciłem się do ludzi, odsuwając talerz. I podszedłem do drzwi.